Pocałował ją na oczach tysięcy osób. Romantyczne zachowanie Macieja Kurzajewskiego skruszy każdy lud. On ją naprawdę kocha. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od pewnego czasu tworzą najgorętszy celebrycki duet. Para ogłosiła swój związek w październiku 2022 roku i od tego momentu uczucie między dwójką wydaje się jedynie rosnąć. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przełożyli ślub. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski jeszcze w tym roku mieli stanąć na ślubnym kobiercu, jednak ich plany zostały pokrzyżowane. Jakiś czas temu para poinformowała, że musiała przełożyć swój wielki dzień o kilka miesięcy. Jak donosi dwutygodnik Show, wpływ na decyzję pary miało kilka wydarzeń, w tym brak czasu na przygotowania. Ta sytuacja miała być z kolei rzekomo wywołana przez medialne afery z udziałem byłej żony dziennikarza, Pauliny Smaszcz i byłego męża aktorki, Marcina Hakiela. Pragną, by ceremonia była wyjątkowa. Oboje są bardzo rodzinni, więc kameralny ślub tylko ze świadkami nie wchodzi w grę, cytuję słowa informatora dwutygodnika Portal Plejada. Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek musieli się rozstać. Jak na razie Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek tworzą udany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale także na ekranie. Wspólnie prowadzą bowiem program Pytanie na śniadanie. Choć oboje kochają wspólne podróże, ich praca czasami jednak wymusza na nich rozłąkę. Niedługo przed świętami zakochani musieli się rozstać. Wszystko przez nową pracę aktorki, która zmusiła ją do opuszczenia Polski. Mój wyjazd do Stanów Zjednoczonych zbliża się wielkimi krokami, więc to jest ten moment, żeby przygotować piękne kreacje, w których będę występowała i prowadziła koncerty, pisała w sieci. Namiętne pożegnanie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Katarzyna Cichopek już wkrótce poprowadzi serię koncertów dla Polonii w amerykańskich kościołach. Prezenterka stawiła się na lotnisku, by wyruszyć w podróż za ocean. Na liście pasażerów nie było jednak Macieja Kurzajewskiego, ale ukochany aktorki postanowił towarzyszyć jej w podróży tak daleko, jak tylko był w stanie. Dziennikarz towarzyszył partnerce na lotnisku podczas odprawiania bagaży, a następnie odprowadzał ją do bramek. Tuż przed rozstaniem Maciej Kurzajewski chwycił Katarzynę Cichopek w ramiona i namiętnie pocałował.